Cześć, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, Kopyr zamknął kanał piwny, ale piwo leje się dalej, karawana jedzie dalej, a my niczym pendolino lecimy z kolejnymi degustacjami, mam nadzieję, dobrego piwa. A tym bardziej się cieszę, że dzisiaj na stole wylądował quadruple, a więc mocne piwo belgijskie, niewątpliwie takie, które ma zagorzałych fanów, zagorzałych smakoszy wśród birgików i wśród amatorów dobrego piwa. Moi drodzy, jak doskonale wiecie, quadruple to jeden, to najmocniejszy z tej jakby trójki, double, triple i quadruple, więc te belgijskie piwa, które zapoczątkowali trapiści, a więc zakon, który na ziemiach belgijskich kiedyś ważył piwo, specjalizował się w takim piwie, do dziś mówi się, że to jest piwo trapistów, moi drodzy, no i niewątpliwie te piwa to właśnie zasługa tych zakonników niejednokrotnie nazywanych bardzo sympatycznymi, jeśli tak można powiedzieć, zakonnikami. W każdym bądź razie, no niewątpliwie byli sympatyczni, skoro umieli ważyć tak dobre piwa. Ale moi drodzy, dlaczego quadruple, dlaczego triple, dlaczego double? Oczywiście czasami są błędne tezy, że te nazewnictwa pojawiają się od tego, że ci zakonnicy, powiedzmy, tak ustalali sobie jakby zawartość słodu w piwie, więc najwięcej było w quadruplu, później mniej było trochę w triplu, a w dublu było tego słodu najmniej. A prawda jest dość prosta, jak pokazują księgi z tamtych lat i annały historii craftu właśnie nawet na ziemiach belgijskich, bardziej piwa na ziemiach belgijskich, bo to wtedy jeszcze nie był craft, tylko typowe piwo belgijskie. A więc, moi drodzy, pokazuje jasno, bo po prostu zakonnicy trapiści zaznaczali sobie krzyżykami moc piwa, prawda? Jeżeli było tych gwiazdek były dwie takimi krzyżykami, to był dubel, jeżeli były trzy, to był tripel, a jeżeli były cztery, to był quadruple, i to wszystko wskazywało jak najbardziej, prawdopodobnie taka teza jest prawdziwa, że po prostu moc danego piwa, jeżeli ich styrało bardzo, to był quadruple, jeśli trochę mniej, to dawali trzy gwiazdki, a jeżeli było piwo nieco lżejsze, to były dwie gwiazdki. Oczywiście to też ma swój wpływ, jeżeli chodzi o baling, bo niewątpliwie w quadruplu tego ekstraktu jest najwięcej, w triplu trochę mniej, jeśli chodzi o właśnie Belgię. Dlatego, no, taka, a nie inna historia, bardzo ciekawa zresztą, proponuję wam, byście sięgnęli gdzieś do internetu i poczytali, jak powstawały piwa belgijskie, no bo niewątpliwie piwo belgijskie, teraz również kraft belgijski, mocno stoi, jeżeli chodzi o rynek piw. No i myślę, że można czerpać z tego rynku, ale wracajmy do meritum, do dzisiejszej degustacji, którą niewątpliwie jest Classic with N Twist. Classic with N Twist, Nepomucen and Funky Fluid. Moi drodzy, quadruple z figami, z rodzynkami, z daktylami, z waniliami i ze skórką pomarańczy. Nie wiem tylko dlaczego tutaj te dwa browary nie napisały tego po prostu po polsku. Ja rozumiem, że to piwo idzie również na eksport, no ale czy nie dałoby się na rynek polski tych etykiet po prostu wydrukować po polsku? No, ale okej, bardzo ładna etykieta. Złoto, trochę czerwieni, trochę żółte, taki jakby motyl, ale tutaj dwie kropki, znowu może jakiś znak jakiejś współpracy, kooperacji z niewątpliwie puszka ciekawa. No i poczytajmy, co pisze tutaj, bo to jest chyba najważniejsze. Ekstrakt początkowy, uwaga, 26 balingtów, 11 alkoholu, moi drodzy, więc mocno będzie. Piwo ciemne typu Dark Strong, ale niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki: woda, słód jęczmienny, pilzneński, słód jęczmienny monachijski, daktyle, figi, słód pszeniczny, cukier, słód jęczmienny. To tyle z tych ciekawych. Chmiele są również, ale niewyróżnione. Natomiast są rodzynki, zec z pomarańczy. Zatem, moi drodzy, tutaj się dużo dzieje, jeżeli chodzi o skład. Piwo należy spożyć do 8.02.2023 roku, a więc mamy dzisiaj koniec lutego 2021, więc 2 lata przydatności. No, alkoholu tutaj już jest mnóstwo. Z taką dozą alkoholu
niekoniecznie można, niekoniecznie trzeba podawać datę, aczkolwiek tutaj jeszcze trzeba. Koryczka 4x2. Ładna puszka, wszystko pięknie. Historia krótka, ale zwięzła. Classic With and Twist to autorska seria piw kooperacyjnych browarów Nepomucen i Funky Fluid, w której postawiliśmy na nowoczesne interpretacje klasycznych styl piw z całego świata. Odkryjcie z nami na nowo kamienie milowe sztuki piwowarskiej, które zyskały nowe życie. Classic With and Twist. No, zobaczymy, otwieramy. Cieszę się, że takie piwo dzisiaj na kanale. Moi drodzy, kwadrupel, belgijskie, ciemne, mocne piwo. Czy takie będzie? Tutaj mają być figi, tutaj mają być daktyle, tutaj ma być skórka z pomarańczy, rodzynki. Czy to wszystko będzie w smaku i aromacie? W puszce właśnie trochę takie figi, trochę śliwka. Pozwólcie, że zrobię pianę, bo niewątpliwie kwadrupel to piwo, które powinno mieć obfitą pianę, które powinno mieć czapę piany ciemnej. No jest piana. Ja nalałem spokojnie, teraz po takim troszkę wzburzeniu jest piana drobnopęcherzykowa. Ładna, kremowa piana i kolor ciemny bursztyn, a więc wszystko w stylu. Bardzo ładnie się prezentuje. Ciemny, taki aż wręcz, no, naprawdę ciemny bursztyn. Bardzo ładne piwo, jeżeli chodzi o wygląd. I co jeszcze w aromacie mamy w pokalu? A, tu się czekolada wkrada. Czekolada. Figi, niewątpliwie. Trochę taką śliwkę czuję też, taką suszoną śliwkę. Figi, bardziej śliwka, czekolada. To jest w aromacie. Spróbujmy zatem wasze zdrowie. Kwadrupel Classic with a Twist by Nepomucen and the Funky Fluid. Spróbujmy, jak smakuje kwadrupel w wykonaniu tych dwóch browarów. Kooperacja, która niewątpliwie ucieszy pewnie każdego birgika, ale czy tak będzie? Przekonajmy się. Wasze zdrowie. Bardzo ciekawie, bardzo treściwie, gładko, ale tu jest burza smaków. Pozwólcie, że jeszcze kolejny łyk, żebym czegoś nie przeoczył. Są figi, są rodzynki, są niewątpliwie, ale słuchajcie, jest taki aromat trochę kukułki. Nie każdy ten aromat lubi. Cukierków, tych kukułek, pamiętacie je? Niejednokrotnie dziś są w sklepach, można kupić nawet czasami gdzieś na wagę w jakichś GS-owskich jeszcze sklepach spożywczych, ale moi drodzy, są też kukułki oczywiście pakowane. I polecam spróbować. Jest taki aromat tych kukułek, ale trzeba się zagłębić w tym aromacie, bo to nie jest do końca tak. Jest tutaj niewątpliwie wyczuwalny trochę alkohol. Jest tego alkoholu mnóstwo, bo jest 11%. Są te figi. Delikatna skórka w pomarańczy jest również. Ale rzeczywiście ten taki aromat kukułki nieodzownie tutaj towarzyszy. Próbuję go rozbroić na czynniki pierwsze. Jest też taka teoria, jeżeli chodzi o właśnie o nazewnictwo double, triple i quadruple, że też niektórzy tak sądzą, że taka historia jest właśnie tych piw, dzieląc je na kilka etapów zacierania, prawda? Im więcej, tym piwo było, powiedzmy, najmniej zacierane był ilościowo double, później triple i quadruple. Ale tak jak mówię, nie dajcie się
zwieść po prostu tak, wskazują kroniki, że po prostu trapiści, a więc zakonnicy, oznaczali te piwa właśnie, a tak nie na inny sposób, jeżeli chodzi o moc. O moc i być może ekstrakt również. Moc, jeżeli mówię, to o alkohol i ekstrakt, jeżeli mówię, to o Ballintag. I tutaj, moi drodzy, no niewątpliwie to jest quadruple. Jest alkohol, jest tego ekstraktu mnóstwo, on jest wyczuwalny. Dam jeszcze temu piwu troszkę odpocząć tutaj. Pamiętajcie też, żeby nie pić w niskich temperaturach bardzo, bo to piwo charakteryzuje się tym, że prawdopodobnie około 10 stopni musi mieć, żeby dać to, co... Tak, od 10 do 12 stopni to jest temperatura najlepsza do podania, więc takie też to piwo musi być. Ono wtedy najlepiej oddaje te aromaty i smaki. No, tutaj po czasie jest już konkretnie. Wanilia, skórka z pomarańczy jak najbardziej. Trochę tej śliwki mi tu wchodzi i czekolady niewątpliwie. Ale tej kukułki już jest teraz mniej. Na początku rzeczywiście ten aromat taki był średni, ale teraz po czasie jest lepiej. No piwo niewątpliwie bardzo dobre, bardzo konkretne piwo. Jeśli lubicie takie właśnie ciemne piwa, mocne, ale uwaga, goryczka bardzo znikoma. W skali browaru wyznaczona jest w skali od 1 do 4 na 2. A ja bym stwierdził, że tutaj jest w skali od 1 do 4 1. 1,5 maksymalnie, bo nie ma tej goryczki dużej. W każdym razie piwo tutaj rozgrzewa, ale jest gładkie w przełyku. Bardzo duży bukiet aromatów. Wręcz tak jak mówię, pijcie powoli, degustujcie każdy łyk, raczcie się każdym łykiem, bo to piwo trzeba rozbroić. Na początku jest taki aromat kukiełki, cukierka, ale nie. Potem wchodzi czekolada, pomarańcza, skórka z pomarańczy. Jest również gdzieś, ale dopiero na trzecim planie, a spodziewałem się, że będzie tutaj gdzieś z przodu, ta figa, rodzynka jest gdzieś dalej, ale jest. Bardzo dobre piwo, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Teraz bym powiedział, że gryzie w gardło. Nie, 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 tylko po prostu jest niezwykłe gęste, takie po prostu aż no, dużych łyków się nie da wziąć. Po pierwsze, czuć tę moc alkoholową, a po drugie, takim piwem należy się raczyć, a nie pić na hejnał, jak to mówią niektórzy. Polecam wam serdecznie Nepomucen and Funky Fluid. Classic with a twist. Moi drodzy, zatańczyć twista z takim piwem to nie grzech. Ktoś by powiedział. Dziękuję za dzisiaj pięknie. Na koniec piję wasze zdrowie tym zacnym piwem. Mocnym, ale treściwym. Cześć.